Dzień dobry, witam Was. Ja chciałem zwrócić, że tak powiem, trochę uwagę na ten temat stalkingu, ponieważ ja też doświadczyłem, ponieważ ja też tego doświadczyłem. Ostatnio znowu pewna osoba zaczęła do mnie wydzwaniać. Po prostu. Jest to dosyć głośna, ale śliska sprawa, dlatego że po prostu ja się boję, że tak powiem, o swoją rodzinę, bo mojej rodzinie też wygrażano poprzez, no po prostu poprzez internet wygrażano mojej rodzinie. Jak ja na przykład chcę gdziekolwiek to zgłosić, daną sprawę, to po prostu jest to bagatelizowane. Jest to dosyć dla mnie jest to, proszę Państwa, dosyć upokarzające. Jestem, że tak powiem, zdenerwowany, bo cały czas chodzę w sobie, bo nie wiem, no, co może się trafić, nie? Stalking jest to najgorszą rzeczą, jaka może być. Ktoś po prostu, no po prostu ktoś na mnie, że tak powiem, żeruje. Ja denerwuję się cały czas. Już od kilku lat nawet, że tak powiem, też biorę leki silne. No, w tym także też biorę od dzieciństwa leki przeciwpadaczkowe. No, są to leki takie jak Depakine, Trileptal, a także od kilku lat biorę takie leki jak Torendo 2 mg. Dlatego, że po prostu, że tak powiem, no, dlatego, że leczę się też psychicznie przez to, że od jakiegoś czasu jestem stalkerowany cały czas. No nie, po prostu dlatego, że też popadłem trochę w depresję. Wszędzie, gdzie się nie udam z prośbą o pomoc, ja jako osoba niepełnosprawna jestem, że tak powiem, dyskwalifikowany. Dyskwalifikowany jestem na szczeblu, no, no pewnych tam po prostu miejsc powiatowych. Nie mówię o wszystkich miejscach powiatowych, ale o takich miejscach, gdzie, proszę Państwa, ja próbuję już kilkakrotnie się zwracać o pomoc. Z prośbą o pomoc, bo ja nie wiem tego, po prostu, czy wychodząc na swoje osiedle, to nie wiem, czy ja za chwilę gdzieś od kogoś, że tak powiem, w łeb nie dostanę. Bo po prostu ja, że tak powiem, od pewnego czasu jestem nękany także na portalach społecznościowych przez osobę, którą jest pewna kobieta. Nie mówię, która to jest kobieta, bo po prostu też nie chcę, żeby tak powiem, żeby to po prostu wyszło na jaw, że to ja powiedziałem, czy coś takiego. Ale po prostu dla mnie, no, jest to, że tak powiem, uwłaczające też mojej godności. No, żeby kobieta faceta nękała, to jest po prostu uwłaczające pewnej też godności kobiety tej, czy tam kobiet, czy tam jej znajomych, no i po prostu każdego innego człowieka. A zwłaszcza uwłaczające godności osoby też, którą jestem ja jako osoba niepełnosprawna.
bo to po prostu mnie dotyka, jak każdej osoby. Nie chcę tu po prostu przeklinać, wnerwiać się, kłócić się i tak dalej. No, po prostu dlatego, że ja jak się zdenerwuję, to ja jestem, no, że tak powiem, trochę nieobliczalną osobą. Też potrafię po prostu komuś tak nawrzucać, powiedzieć coś, ale nie chcę tego. Nie chcę tego robić. Ale kiedyś też przyjdzie taki czas, że ludzie, którzy dokuczają osobie niepełnosprawnej, jakikolwiek, czy to będę ja, czy inna osoba, i jeżeli się znajdzie ta osoba, że tak powiem, w zasięgu ręki osoby, która, że tak powiem, jest nękana, bo jest przede wszystkim dokuczanie tej osobie. Jest no, wiele form takich, które, no, których by nikt nie chciał, nie? Ja też nie chcę pewnych form, żeby po prostu było dokuczanie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mówię wam po to o tym temacie, żeby ten temat nagłośnić, żeby wszystkie ogólnopolskie media ruszyły ten temat, żeby ci ludzie, którzy no których, że tak powiem, w których siedzi taka znieczulica, po prostu przemyśleli to, co robią przede wszystkim. Ja jestem osobą zdenerwowaną, oczywiście. Jestem zdenerwowany. No i po prostu boję się o siebie i o całą swoją rodzinę. Jeżeli będzie możliwość, to nawet niech media się za to zabiorą.